witamy Państwa. Może ja już Państwa raz powitałem, ale chciałem przede wszystkim gościa powitać. Halina Frąckowiak. No, szukaliśmy gościa, który mógłby na święta u nas wystąpić. I Halinka oczywiście znakomitym jest gościem. Dziękujemy Ci bardzo. Ja dziękuję za zaproszenie. Witam Państwa serdecznie. Właśnie. No poza tym życzenia to teraz można i świąteczne dzisiaj złożyć, no bo święto, ale też z okazji urodzin, bo niedawno miałaś urodziny i no... Myślę, że specjalnie przerzuciłaś na święta obchodzenie, bo to w czasie Wielkiego Postu akurat wyszło. No tak, oczywiście wszelkie moje, że tak powiem, uroczystości, ale rodzinne nie, bo z rodziną oczywiście zawsze jest się najbliżej i to nie ma znaczenia, w którym momencie jest. No tak, tak, tak. No to, czyli zawsze trzeba obchodzić w dniu, którym przyszło. W którym się urodziło. No, ale już znajomych czy coś, no to czasami bywa, że to uroczyście się obchodzi, to wiadomo, że... Większe spotkanie na pewno po świętach. Po świętach. No także, kochani, proszę bardzo, pani Halina już miała urodziny, także można życzenia. A jesteś na Facebooku czy na czymś takim? Powiem, że ja nie jestem najmocniejsza w te wszystkie takie techniczne instrumenty. W związku z tym z pomocą przyjaciół dzieją się różne rzeczy, informacje oczywiście są przekazywane i komunikacje. I, no ale masz fanpage swój. Wszystko jest, tylko mówię, za sprawą tych, którzy się na tym lepiej znają ode mnie. Mnie też instruują w kierunku... Oczywiście za moim pośrednictwem, czyli z wszelkich informacji ode mnie. Mnie córki uczą i zmuszają. No, tak. Powiedziała mi córka, no ty tata, jak to ty nie masz fanpage'a? A ja nawet nie wiem, co to jest. No. Także, no ale są święta. Nie wiem, czy to jest raczej duma i chluba, że ty pochodzisz z Poznania. Tak, oczywiście. No, przecież to każdy by chciał, no ja niestety, ale też spod Wrocławia, dlatego stąd no, taki akcent. Dość podobnie, tak, porządek musi być. No nie, nie, tam nie, u nas tam to nie ma porządku. Element, to raczej tak sobie, bo no. U nas to element napływowy. Rdzenni wrocławianie jakoś dzisiaj nie mieszkają we Wrocławiu. Nie mieszkają we Wrocławiu, to prawda. Oni mieszkają sobie gdzie indziej. To prawda, ale migracja jest ogólna, także i z Poznania ludzie, jak widać, są w Warszawie, a warszawiacy chętnie pewnie i przyjeżdżają do Poznania. No ale nie wszyscy z mieszkańcy Poznania wyjechali, oni tam. Nie wszyscy. Nie, nie, no jest wielu rdzennych takich. Czy gdzieś tam w Poznaniu, w okolicach były jakieś zwyczaje, dania takie, które na święta akurat... No, to, co ja pamiętam, to pamiętam oczywiście z domu rodzinnego i to, co przygotowywała moja mamusia. Tak. A więc wiem, że ona była wielką wielbicielką białej kiełbasy. A to typowo poznańskie. To typowo poznańskie, tak? Tak, tak. Czy kpisz ze mnie? Typowo poznańskie. Nie, no to jest typowo, albo Poznań miastem polskim, czyli tak samo we Wrocławiu to typowo wrocławskie, za nie w Warszawie jest typowo tak warszawskie. Podejrzewałam, że sobie podśmiewasz się troszkę ze mnie, ale rzeczywiście, no jajka. Jajka też typowo poznańskie. Prawda? Jajka. No to tak. To... Oczywiście, że tak, jak najbardziej. Jajka. Może być jeszcze galaretka z nóżek. To typowo poznańskie. To bardziej śląskie. Nie, też poznański. Też poznański. No, wiadomo, to jest dobrze. Tak. Czyli żurek. Żurek jest poznański, tak. No ale baba. Baba to jest to, co jest najprzyjemniejsze. Baba? Tak, drożdżowa taka baba. Ach, baba drożdżowa. Baba drożdżowa. To mi się baba inaczej kojarzy. Tak. No poza tym to, co pamiętam, czego dzisiaj niestety nie mogę w swojej obecnej rodzinie zaproponować, mianowicie były takie baranki z masła, które były odbijane w drewnianym baranku. Aha, to... Aha, robiono specjalnie na święta takie baranki. Była taka foremka z drewna, tam się wkładało masło. Ale ktoś to wkładał, wyciskał. I się kupowało od razu baranek, nie, czy nie? Nie, nie, samemu nie. Się robiło. Samemu się robiło, oczywiście, tak. Do baranka samemu również trzeba było włożyć pieprz okrągły, żeby miały oczka, prawda? I kawałek jakiejś takiej merty? Bukszpanu. 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 Bukszpan jest bardzo, bardzo. No tak teraz to jeżeli ktoś coś robi, ale to też w całej Polsce, to się maluje jaja. Jaja malują dzieci. Tak. Ja to najczęściej gotuję w cebuli i już mają jakiś taki kolorek. Natomiast Zosia, która ma 3 latka, moja wnuczka, i Franek 9-letni, oni głównie z tatą pasjonat i też z mamą malują
jajka na kolorowo. Na kolorowo. No teraz tak. Tych farb jest pełno, to, tak. To można akurat ja tutaj... pamiętam, że moja kuzynka mi przywiozła, akurat mieszka nie w Polsce, bo wyjechała, jest w Wiedniu, ale przywiozła mi takie kolorowe jajka, wydmuszki, już gotowe. Niestety nieprawdziwe wydmuszki. I myślę, że w Polsce też można je dostać. No, ale po co? Ja pamiętam, że myśmy zawsze takie, jako dziecko, tośmy drapali te jajka, takie z cebuli i się żeletką czy czymś tam super tego. No to jest dzieło sztuki, a tam kupić gotowe to każdy głupi potrafi. Zakładając, że ktoś ma ten talent. Bez talentu też. Ja na przykład słabizna, jeśli chodzi o plastykę, robiłem swoje i każdy powiedział, o, to jest jajko Tadzia. A dzieło sztuki może być indywidualne. Tak. Ja ośmieliłem się wtedy Picassem, że on tak potrafi, no to mi takie same wychodziły te pisanki. Przejdźmy już do gwiazdy jako gwiazdy, no bo to w końcu nie przyszliśmy mówić o stole wielkanocnym, tym bardziej, że Państwo mają przed sobą stół cały czas i już nie ma tych jajek o tej porze już chyba. No ale zwykle to człowiek tak się wychowuje, że najpierw chodzi do jakiejś szkoły, potem kończy jakieś studia czy coś takiego. W Twoim przypadku to bardzo ciekawe, bo Ty studia zaczęłaś bardzo późno. Tak, bo ja miałam do szkoły pod górkę. Aha, po prostu obie strony. Bardzo wcześnie zaczęłam śpiewać i w związku z tym moja edukacja przepływała w jakiś taki sposób, no właśnie płynny. Najpierw chodziłam do technikum ekonomicznego, potem uznałam, że chyba nie zostanę jednak księgową, w związku z tym skończyłam liceum ogólnokształcące, chciałam iść na studia na psychologię, ale już byłam troszeczkę starsza i już dużo wyjeżdżałam, śpiewałam i wtedy usłyszałam: Halszka, przecież ty miałeś całe życie śpiewać, po co ci w tej chwili psychologia? No, odłożyłam na chwilę i potem wróciłam do tematu i skończyłam psychologię. No ale kiedy? Później. No lepiej tak. Później niż wcale. Mnie też, jak studiowałem na Politechnice w Wrocławiu, dziekan i różni: pani Drozda, po co panu to? Przecież pan w życiu nie będzie jako inżynier pracował. I powiem, prorocy się okazało, a no ja głupi skończyłem te studia. A to roboty jest z Politechnikę skończyć. Oczywiście, że tak, ale psychologia tak samo. Zwłaszcza, że ona pozostaje na zawsze w nas. Tak naprawdę już jesteśmy dotknięci tym albo jeszcze wcześniej. I całe życie, wszystko co nas otacza jest właściwie psychologią. I nasze relacje z ludźmi, i nasze dzieci. Ja akurat rzeczywiście miałam specjalizację z wychowawczej, potem z psychologii zdrowia, czyli wszystko to jest bardzo, jak najbardziej aktualne i dzisiaj. Psychologia i zdrowia, bardzo ważne. Jest zdrowie, to ja rozumiem, a psychologia zdrowia? Psychologia zdrowia, czyli dowiedziałam się na pewno dlaczego, nie wiem, powstają wrzody dwunastnicy, co to z człowiekiem się musi zadziać, że dochodzi do chorób. To wrzody dwunastnicy. Krótko mówiąc, styl życia, zwracanie uwagi na to, w jaki sposób się odżywiamy, w jaki sposób żyjemy. No, nie powiem, o której godzinie chodzimy spać, bo to mi się i tak nie udaje. No ale staram się przynajmniej ruch, ćwiczenia. Czyli chory, jak jest ktoś na coś, bo są ludzie, że chorzy bez przerwy są. Ja mam takich, że na wszystko jest chory. To nie do lekarza, tylko najpierw do psychologa trzeba pójść. Nie, ale może to już taka osoba, która ma ze 120 lat, to już ma prawo. No to jak 120 lat ma, to już rzeczywiście ma prawo, ale nie. A ja znam takie, co mają 30 lat i chore są na wszystko. Ja myślę, że rzeczywiście stres jest taką dominantą w sprawach naszego zdrowia. Ale trzeba dochodzić do psychologa i wtedy? Bardzo dobrze jest znać ten temat, rozmawiać z psychologami, bo to kształtuje także nasz punkt widzenia, nasze oceny, nasze rozumienie, nasze relacje z ludźmi, umiejętność nawet takich potocznych negocjacji, czyli umiejętność rozmawiania z kimś w taki sposób, żeby dojść jednak do pozytywnych, może nie tylko psychologowie akurat się na tym znają i nie tylko znający psychologię muszą na ten temat wiedzieć, bo wiedzą o tym po prostu ludzie. Ja myślę, że zakończmy temat psychologii, bo zdaje się, że masz zamiar, czy coś, jakąś taką poradnię otworzyć psychologii. Nie, nie mam. Nie ma zamiaru? Nie? No nie. Szkoda, to by ludzie walili w ciemno.
Ale póki co zajmuję się śpiewaniem i od zawsze. Od zawsze, od dziecka śpiewaniem i to mi sprawia ogromną radość i muzyka jest moją taką codziennością. Z tego, co przejrzałem w tej twojej dyskografii, to śpiewałaś praktycznie wszystko. Ja z zespołem jazzowym, i beatowym, i rockowym, i z orkiestrą symfoniczną. Bo muzyka jest przede wszystkim taka, która jest dobra i sprawia przyjemność. Gatunki są różne. Ja rzeczywiście pewnie miałam taką potrzebę poznawania różnych, ja nie wiem, czy poznawania nawet, po prostu to wszystko jest w człowieku, pewnie wybiera jakąś tam drogę dla siebie i chce się określić. Ja potrzebowałam i dobrej poezji, czyli dobrych tekstów i muzyki, nie tylko klasycznej do słuchania w domu, ale także, żeby ona była jakoś tam wyśpiewana. Wszystko, co jest dobrą muzyką, jest piękne. No ale to ciebie los bardzo rozpieścił, ponieważ no ja z tego, co widzę, to nie ma dobrego autora, który by dla ciebie piosenek nie pisał. W Polsce przynajmniej nie było i nie ma. No cała czołówka, wszyscy. Myślę, że w ogóle generalnie miałam szczęście do ludzi, ale również... Przepraszam bardzo. Wiosna, późna wiosna. Nie. Wczesne rano. A, wczesne rano. No to nie jest tak wcześnie. No ale gwiazdy bywa, że sypiają dłużej. Więc ja miałam szczęście do ludzi, ale myślę, że także ludzie mieli szczęście do mnie, bo ci, z którymi współpracowałam, nawet jeśli oni zaczynali swoją drogę, to do dzisiaj wielu jest jeszcze bardzo aktywnych i wspaniałych artystów. Przejrzałem właśnie twoje listę twoich autorów i tych wszystkich i jeden gatunek muzyki chyba jednak cię ominął. Może to dobrze akurat, a może źle, disco polo. No nie śpiewałem disco polo. No ja wiem, śpiewać każdy może i ważne jest tylko, żebyśmy my mimo wszystko wyznaczali sobie jakieś tam w górę wartości. A czy ja disco polo mówię, niżej? Ja zawsze mówię równaj w górę. Jeśli chodzi o jakość muzyki, jeśli chodzi o bardziej może złożoność czy sublimację tej muzyki, no to na pewno jest prostsza, ale też są ludzie, którzy bardzo ją lubią i to jest ich prawo. Są tacy, co śpiewają, a nic innego nie potrafią zaśpiewać, to już dajmy im zarobić parę złotych, prawda? I to już. No, myślę, że to działa też na pobudzenie takie stresowe, bo takie może zirytować bardzo. No to może takich wytrawnych słuchaczy jak ty, ale są tacy, co garną się. Ja byłem kiedyś niedaleko Białegostoku, tak w takiej dyskotece z ciekawości poszedłem, w ogóle dyskotek nie chodzę, ale powiedzieli mi największa w Polsce, a kto wiecznie w Europie. No to poszedłem, to jest nieprawdopodobne. Ci ludzie przyszli tam w ogóle nie przymusowo, sami chcieli. Gigantyczny tłum. A to bardzo młodzi ludzie. No tak, tak. Oni potrzebują tej energii. Myślę, że oni tak jak gdyby równoważą się z tą energią, prawda? Z taką ostrzejszą. No ale tam takich przebojów, jak ty nagrywałaś i nagrywasz na okrągło, no to raczej nie ma takich, jak mały elf czy tam jakiś. No mały elf może nie, ale pamiętam, byłam w dyskotece, akurat była chyba promocja funkowej płyty bardzo wielu artystów. Wśród nich znalazły się dwie moje piosenki Wodozimna wodo i Idę dalej. Była to dyskoteka, była to bardzo, bo to jest ekspresyjna bardzo muzyka. Jak to jest woda i wodo? Wodozimna wodo, to jest Kasi Gertner, muzyka ze słowami tak, Ernesta Bryla na szkle malowane. Jaki to jest rytm mniej więcej? Wodo. No. Bo ja nie pamiętam tej piosenki. Wodo, zimna wodo! No. A jest po prostu fantastyczny utwór. A nie, no to jest, no to oczywiście tak, to jest takie bardzo ambitne disco polo, jeżeli już można tak powiedzieć. To nie mają nic wspólnego z disco polo, natomiast rzeczywiście było to z płyty Na szkle malowane. Czyli śpiewam tam na sianie, 2+1 śpiewał na sianeczku sianie. To też takie rytmiczne. No Gertner w ogóle tak. Taneczne utwory pisał. Tak, takie. Ale no bardzo... Na sianeczku sianie. No, tak. No ale jednak to była i świetna muzyka, i świetne teksty, prawda? I dużo z Ernestem Blem pisała, dużo z Agnieszką Osiecką, z Markiem Dudkiewiczem. No tak, ale jak śpiewasz koncerty, to z reguły ludzie wiadomo jak to jest. Zawsze chcą przeboje, prawda? Zawsze chcą Papierowy przeboje. Księżyc.
Tak, ale muszę powiedzieć, że to jest właśnie dla mnie taką miłą, trudno powiedzieć, czy aż niespodzianką, ale czymś bardzo miłym, że kiedy wprowadzam utwory takie, od których zaczynałam, czyli na przykład śpiewam standardy typu Summertime albo piosenki, którą w ogóle zaczynałam, Mr. Wonderful, to była pierwsza piosenka, którą zaśpiewałam na scenie mając 16 lat, ludzie reagują bardzo akceptując, powiedzmy, bardzo, bardzo spontanicznie. Także zresztą jest tam utwór taki As Time Goes By, który zaśpiewałam z filmu Casablanca, kiedyś w Kobrze osaczony. I widzę, że ludziom sprawia przyjemność taka muzyka. Więc to nie jest tak, że nie może być przebój za przebojem. A poza tym przebojem mogą być również utwory wcale niekoniecznie tylko ekspresyjne. No tak, a Blaszane Pudełko to będzie przebój, czy taki wielki? No to troszeczkę jednak zależy od mediów, prawda? Na ile będą chcieli puszczać tę piosenkę, żeby ludzie mogli usłyszeć. Ja staram się oczywiście w programach, jeśli już jestem, to ją prezentować. Będzie na pewno też i w tym programie Jaka to Melodia. Aha, tam no też ją zaśpiewam. No to jest oglądalny program bardzo. Dużo, tak. Ale no, nie doczekaliśmy jednak czasów, że telewizje generalnie te programów takich z piosenkami nie puszczają, tak, żeby można było powiedzieć, no dobra, to będzie taki program, w którym wystąpi Frąckowiak, tam Krawczyk, Brodowicz czy ktoś. Nie ma takiego programu, żeby... Prawda? Że w ogóle nie ma takiego programu. Żal, kiedyś były takie koncerty, spotykaliśmy się wszyscy, była orkiestra czy Aleksandra Maliszewskiego, czy Zbyszka Górnego i cała plejada naszych śpiewających artystów. Dzisiaj nie ma takich koncertów. Dla nas to żal, dla publiczności myślę też. No tak, bo są takie programy, że te talentów szukają, tam mam talent, jak się nazywa, prawda? Tak. No to, że ktoś, rzeczywiście, jak ja patrzę, to takie młode osoby tam śpiewają ładnie nawet, czasami podrabiają kogoś drugiego, no i oni lansują, a potem ja czasami, jak gdzieś występuję w Polsce, to tam mam występ, a tam zaprosili gwiazdę i mówią jakieś nazwisko, a ja w życiu nie wiem, kto to jest. No tak. Okazuje się, wygrał, mam talent, czy tam jesteś. No to, tak, tam, takie, tak, ja nie oglądam tych programów, ale taki właśnie ten. Albo mówią, wiesz, ile jest wejść na Facebooku? O. No, u ciebie akurat nie na Facebooku, ale na YouTube to wyczytałem, że... Na YouTubie, przepraszam. Na YouTubie. Na Facebooku też można. Też. Ale wejść na YouTubie u ciebie, no to jest grubo ponad milion. Jeśli chodzi o odsłuchiwanie piosenek. No, także to nie ma problemu. Natomiast myślę, że taki program by się przydał, bo to jest tak, że wylansują taką osobę przez taki konkurs. I koniec. I ona już, co pani jest, laureat, a gdzie można zobaczyć? Nigdzie. To tak. No, nawet jak już lansujemy, to... No, Może to się bierze też troszkę stąd, że młodzi ludzie nie mają swojego jeszcze repertuaru i śpiewają w tych konkursach oczywiście cudze. No to jest naturalne, prawda? No, bo no to że ty też startowałaś. Oczywiście, że tak. Festiwal Młodych oczywiście, Talentów wtedy tak, było. Tak, ale dobrze jest, żeby później zadbano jednak o ich repertuar, żeby kiedyś pisano dla nas piosenki. Ja miałam chyba rok po Festiwalu Młodych Talentów cały recital złożony z moich piosenek, moich, to znaczy napisanych dla ciebie, mnie, no, przez Ryszarda Poznakowskiego. No bo akurat z nim współpracowałeś. Akurat z nim współpracowałem. Znowu cię trafiło. Znowu mi się trafiło. Tak. No tak. No, no tak, tak. No, to ci młodzi ludzie pewnie jak wygrają taki konkurs w programie telewizyjnym, to już nikt do nich nic nie pisze, bo on tam... Po co? Oni mają tam, ponaśladują tego Michaela Jacksona czy kogoś innego i starczy. No tak, ale czasami możemy usłyszeć ich w jakichś tam programach, niektórych przynajmniej. Ja wierzę, że zawsze ci wyjątkowi, ci, którzy naprawdę, nie tylko dlatego, że jest moda na to, żeby śpiewać, bo śpiewajmy oczywiście, że tak, ale ci wyjątkowi z prawdziwym talentem, oni pozostaną po pierwsze, a po drugie, oni się gdzieś tam pojawiają i można ich docenić, ocenić, jak śpiewają, nawet jeśli zaśpiewają czyjś repertuar, no to powiedzmy walory głosowe. No ale ja bym wolał, żeby było to, ale żebym ja te gwiazdy, te, które są, no tak, mógł również obejrzeć, nie tylko na YouTubie. No tak. No, jeśli chodzi o twoje zamieszkanie, to jest raczej taką tendencję odwrotną z tego, co wyczytałem, bo kiedyś mieszkałaś w małym, znaczy no w niewielkim domu, takim to się mówi, willa w Polsce, to jak coś ma płot naokoło i wjazd do garażu, to się willa nazywa. Ale to było dawno.
No dawno, no ale... Przed i po wojnie. No nie, no to... Tak, a teraz już jakoś do apartamentu się przyniosłaś. No można tak to nazwać. Bo kiedyś się mieszkanie nazywało. Tak. Tak, tak. To ze względów praktycznych? Troszeczkę tak, rzeczywiście. Zostałam sama w tym domu i trochę ani ochoty, ani sił do naprawy dachu, do tego, że zima zamarzło i trzeba... Pamiętam, sąsiad kiedyś polał mi garaż wrzątkiem wody, żeby w ogóle się otworzył, bo tak było wszystko pozamarzane. Tak, świetny. Ze względów praktycznych. Świetny sąsiad. Natomiast tak, no ludzie mają czasami takie ciągoty, że on się w życiu nie wyprowadzi. No, tak. No i mam takich sąsiadów, ja mieszkam w dzielnicy takiej pod Otwockiem i tam są osoby, że tak, mówisz, rozsądek jednak czasami jest potrzebny, a rozsądną pani psycholog jest na pewno artystką. Proszę Państwa, wszystkiego dobrego Tobie jeszcze raz z okazji urodzin, świąt. Dziękuję, no i dziękuję Halina Frąckowa była u nas. A ja i Tobie i Państwu życzę wszystkiego najlepszego, nie tylko na święta, ale wszelkich dóbr, wszelkich łask spływających na Państwa i w święta i po. Dziękuję pięknie. Pamiętajcie, do nas pisać można tak. Tadeusz@drozda.pl. Dziękujemy. Dziękuję.